Witam Państwa dzisiaj to z bardzo wielką serdecznością. Chcę Państwu tu dzisiaj pokazać potrawę nie byle jaką. Potrawę taką świąteczną i dobrą, a mianowicie klusecki śląskie z pieceniem. Ja tu Państwu powiem, jak to się robi, ale to tak smakowicie pachnie, że ja będę jadł i będę Państwu mówił. Takie kluski to robiła. Gotuje Was ziemniaki. Się ugotuje. Tu trzeba je na drobno. Potem daje wam na sztolnicę. Daje wam do tego 25% mąki zmiecionej. Jajko jedno do smaku. Sól. I to utolowywa, misiwa tak. Wałkiem później na sztolnicy, jak ciasto, tylko na trochę grubsze kawałki. I następnie wykrojowa z tego, ja to taką literatką to wykrojowa się takie kulecki i zrobiła taką dziurkę paluchem w środku. Ale gdy wcześniej nastawiła wody w garstku, bo na jutrze wrzucała to do nich i się gotuje chwilę aż do wypłynięcia. No później to wyjmuje wam na druslok i ocepuje wam i jest to już gotowe do użytku. A to mięso to jest taka pieczeń wieprzowa z wieprza ekologicznego chowanego w nas. Dzień za dnia, czyli wczoraj na noc. Ja to zamarynowałem ziołami, przyprawami nasmarowany. Pieprzu takie było tam. To leżało do dzisiaj. Dzisiaj to dałem do rondla. I to się mu pic. Pic to się ma do miękkości. Tak, żeby to było miękkie. Bo, nie, bo jeden wieprz jest starszy, to musi się duży piec. A gdy jest młodszy, to musi się krócej piec. Bo i buroki ćwikowe z sonem. To jest własne, ekologiczne. Bo i sos taki, to też to sos to można zrobić. To Państwu pokażę, im ci powiem. Także bardzo polecam Państwu takie kluski śląskie z takim oto pieceniem, bo to jest pyszna potrawa i na pewno poicie, tak w niedzielę, w święto, cała rodzina będzie wielce zadowolona z tej potrawy i na pewno wszyscy pojedą. Także dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Życzę smacznego i zachęcam do robienia takiej potrawy.